Lana i dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Shayna. Bardzo dawno nie było żadnego odcinka z Shayna. Mam tutaj ciężką paczkę, w środku są same sukienki. Kilka jest takich droższych, ale jednocześnie też takich bardziej eleganckich. Natomiast jest kilka takich tańszych i też na co dzień, więc długo zwlekałam z zamówieniem tej paczki, więc są tutaj też sukienki, które zamierzałam zamówić na Sylwestra, ale nie wyszło, bo zamówienie z Shayna robiłam dopiero teraz, czyli w lutym. Jest dużo tego. Sporo. O, a tu jest coś z cykinami. Tego jest mega ciekawa akurat, bo wiem co to jest. Zacznijmy z największą paczką. Ta sukienka. Jest to tiulowa sukienka. Ja pamiętam jak wyglądała. Właściwie mniej więcej pamiętam wszystko, co zamawiałam ze względu na to, że zamówiłam tę paczuszkę tydzień temu w niedzielę, a przyszła do mnie we wtorek, następny wtorek. Więc półtora tygodnia. I jest to taka tiulowa sukienka. Jestem ciekawa, czy to się tutaj będzie trzymać. Czuję, że tu będzie w talii, w biuście właściwie za szerokie. W talii zresztą też może być za szerokie, ale no ten biust tutaj mnie troszkę jednak bardziej przeraża, bo często w takich sukienkach są takie silikonowe na przykład naszywki, żeby ta sukienka nie spadała. Tutaj tego nie ma, więc gdzieś tam obawa jest. Ta sukienka w ogóle, z tego co pamiętam, kosztowała 200 zł, więc naprawdę, naprawdę dużo. No i tutaj tiul. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale szczerze chyba mnie zachwyca. Sukienka ogólnie jest bardzo ładna, taka na jakieś takie tematyczne imprezy na przykład się nadaje idealnie. Natomiast tak jak myślałam, ona jest bardzo luźna, jest bardzo luźna w talii i mi tutaj nawet w talii się ta sukienka nie trzyma, bo jeszcze jakby się trzymała w talii, to by tutaj uszło. Natomiast tu jest mocno luźne i ja to po prostu tutaj tak trzymam, żeby nie spadło. Sukienka ładna, naprawdę mi się podoba. Może gdzieś tam w innym kolorze wyglądałoby to też całkiem fajnie. Podoba mi się bardzo góra. Góra jest rzeczywiście dużo lepiej wykończona niż ten dół. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, że ten dół to tak średnio jest wykończony, natomiast góra rzeczywiście jest porządnie wykończona. No ale tutaj ogromny, ogromny minus to po prostu tego, że to całe wisi i to w talii by trzeba było zwęzić i myślę, że wtedy by się trzymało. Jakby zwęzić dużo bardziej o w talii, to by wyglądało dużo, dużo lepiej, bo to nie jest tak, że tutaj jest jakoś super dużo miejsca na ten biust. Jednak gdzieś tam rzeczywiście to jest najmniejszy rozmiar i rzeczywiście jest brane pod uwagę to, że w najmniejszym rozmiarze te piersi są mniejsze, więc gdzieś tam spodziewajcie się tego, że większe piersi w tej sukience się nie zmieszczą. Natomiast no w talii. Jakby się trzymało w talii, to właśnie na jakieś takie okazje jak komunia, czy może nawet na wesele, ale w innym kolorku. Sukienka ładna, no ale leci totalnie. No jak już jesteśmy przy takich bardziej oficjalnych sukienkach, gdzieś tam na jakieś imprezki, no to mam tutaj to. Jest to czarna sukienka z takim cykinową kokardą i takim cykinowym pasem. Ona też była droga. Ta sukienka kosztowała 200 zł i ta wydaje mi się, że też była w tej okolicy, ale w ogóle myślałam, że aha, bo to jest tutaj takie, o, pasek i to właśnie jest coś takiego, ta kokarda jest tutaj. Natomiast jeśli chodzi o samą sukienkę, myślałam w ogóle, że to będzie razem, jak to wygląda. No zobaczymy, no czy to było warte tych 200 zł? No nie powiedziałabym, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie. Co do tej sukienki, mam straszne, mieszane uczucia. Z jednej strony podoba mi się zamysł tej kokardy, bo samo wykonanie tej kokardy może niekoniecznie, jak widzicie. Natomiast podoba mi się sam zamysł, że to jest ten dłuższy pasek. Myślałam, że to trochę będzie bardziej eleganckie. Ta sukienka była naprawdę droga, ona kosztowała też ponad 200 zł. Wiadomo, jak na takie eleganckie sukienki to nie jest nie wiadomo jak dużo. Natomiast jak na Shayna to jest jednak sporo. Co do wykonania, strasznie mnie gryzie materiał w tych łączeniach tego tutaj tiulu i wydaje mi się też, że same to tutaj wyglądało na zdjęciu dużo lepiej niż tutaj. Tak, w ogóle ten pasek mi spada, bo
nie jest nic na takie talie robione. Lecimy dalej. Taka czerwona sukienka. Nie wiem, czy to elegancka, czy taka na co dzień, ale tutaj już podoba mi się materiał. O, o to jest takie... Tutaj dekoltem halter. Takim czymś tu. I taką pompkową spódniczką. Materiał jest spoko. Porządny. No ale zobaczymy, jak będzie wyglądać ta góra. Bo tutaj może być naprawdę luźno. Sukienka jest bardzo ładna, natomiast bardzo uszyta nieproporcjonalnie. Otóż gdzieś tam na przykład w talii tutaj jest w miarę okej. Chociaż z tego co czuję, to to się w sumie bardziej zatrzymało mi na biodrach niż w talii. To jednak powinno być w sumie troszkę wyżej. Natomiast jeśli chodzi o górę, ona jest bardzo luźna, ale jednocześnie nie ma tutaj możliwości żadnej regulacji i to po prostu spada nisko, więc tu jest za dużo materiału, niestety. Jeśli ktoś ma mały biust, no to takie sukienki, przynajmniej te, które na razie pokazałam, średnio wypadają. No szkoda, bo gdzieś tam wydaje mi się, że jest sporo dziewczyn, które mają mniejszy biust i takie sukienki, które są tak uszyte nieproporcjonalnie, no to wyglądają strasznie źle, strasznie niekorzystnie na takiej sylwestce, a jednak szkoda, bo samo wykonanie i sam tutaj wzór bardzo mi się podoba. Tutaj coś takiego z łańcuszkami. O, to jest takie coś, że u góry mamy taki dekolt halter i na dole leci po prostu już tiul do samego dołu. Tutaj myślę, że będzie szerokie, natomiast w takim kroju wydaje mi się, że nie będzie tego aż tak widać. Sukienka jest porządnie zrobiona, jest to naprawdę bardzo gruby materiał, ciężki też, więc to nie jest takie byle co. O, i ta sukienka już w końcu wygląda naprawdę ok. Jest prosta, jest naprawdę bardzo prosta, natomiast tutaj te kryształki dodają czegoś takiego. Oczywiście tutaj jest za szeroka, ale tak jak się domyślałam, nie będzie tego aż tak widać. No i nie widać tego aż tak mocno, chociaż trzeba uważać, bo coś to może wyskoczyć. Bo sukienka mi się podoba, jest prosta, ale jednocześnie coś takiego w sobie ma. I tak jak już wspominałam, ma bardzo dobry materiał. Coś z łańcuszkami. Z łańcuszkiem właściwie. I już widzę, że... O kurczę. Jejku, jejku, jak to w ogóle wam pokazać? O. Jejku, tutaj są takie, o, łańcuszki i tutaj jest ramionczko. Czuję, że to będzie strasznie ciężkie do założenia, natomiast już widzę, że sukienka będzie dla mnie jakby niekorzystna pod względem tego, że tutaj są takie, o, miseczki, takie tutaj. To często jest tak, że to, ten typ krój wygląda niekorzystnie na bardzo wielu biustach, bo i na dużym wygląda to źle, i na całkiem małym wygląda to źle, a bardzo często też te tutaj, ten metalowy tutaj pod spodem, którego już zapomniałam nazwy, wypada nie pod piersią, a gdzieś w połowie, więc u mnie takie sukienki się nie sprawdzają, ale zobaczymy. Sukienka ta jest już troszkę słabszej jakości niż na przykład ta poprzednia, bo jednak czuć tutaj, zwłaszcza w tej spódnicy, taką sztuczność. Natomiast jeśli chodzi o górę, to nie wygląda to tak źle. Natomiast ja czuję, że takie jednak dekolty nie są dla mnie odpowiednie, bo tutaj jakoś takie czuję nagle dużo, za dużo. Więc podobają mi się te łańcuszki, natomiast sama nie czuję się jakoś dobrze w tej sukience. Mimo to, że jest naprawdę fajna i tak jak patrzę tutaj do kamery, to wydaje się naprawdę ok, taka inna, ale jednak no coś tutaj brakuje. Lecimy dalej, znów coś czarnego. O. I tym razem coś na ramionczkach, już wiem co to jest. O, to jest taka sukienka, do której też mam duże oczekiwania. O, i tutaj ma takie warstwy materiału. No zobaczymy, jak to się będzie prezentować tutaj, w biuście, w talii. Ale jak tak na nią patrzę, to wydaje się naprawdę fajna. I tutaj jest naprawdę zaskoczenie, bo sukienka ta jest bardzo dopasowana. W talii nie wydaje się jakoś mocno za szeroka. Oczywiście wiadomo, ten centymetr mogłaby być węższa, natomiast nie wygląda to tak źle. Tak samo jak tutaj. Oczywiście gdzieś tam pod pachami trochę odstaje, ale przez to, że z tyłu jest cała gumka, to wygląda to naprawdę ładnie. Muszę się chyba przekonać jeszcze do tych falbanek. One się tak
układają przez to, że pod spodem mają jakby taką taśmę i ona właśnie się tak układa. Natomiast wygląda to naprawdę ok. Chociaż ta druga farbanka, ta pierwsza właściwie, muszę się przekonać do tego. Ale dużo lepiej, chyba najlepsza sukienka ze wszystkich, które Wam pokazałam. No i przede wszystkim o wiele lepiej dopasowana. I teraz coś czerwonego, żeby dodać trochę tutaj kolorku. O. Ojejku, ta się wydaje mocno szeroka. Coś takiego, bardzo na lato, ale podobają mi się tutaj bufiaste rękawy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj ten dekolt. No i to tutaj, że w ogóle takie szerokie. Ale ogólnie sukienka też bardzo fajnej jakości. Podoba mi się, jak sukienki są tak podszyte. O, przez to robi się taka bombka z tej spódnicy. Jeśli chodzi o talię, dopasowana. Przez to, że jest tutaj w talii taka gumka. Natomiast jeśli chodzi o ten dekolt, to ta część jest za luźna. Ona tutaj po prostu, o, odstaje. Ta jest fajnie dopasowana, natomiast ta po prostu jest tutaj za luźna i ją by można było po prostu jakąś tak agrafką zszyć tutaj właściwie, o. I tak sukienka wtedy wygląda naprawdę ok. Może niekoniecznie w moim stylu, jakoś tak czuję się, niekoniecznie mój styl. Natomiast rzeczywiście tę sukienkę mogę polecić, bo fajny materiał, fajnie skrojona, porządnie zrobiona, ale gdzieś tam bierz się poprawkę na ten biust, na tą tutaj część. Przechodzimy teraz już do ostatniej sukienki. Ona jest cekinowa i wydaje mi się, że to będzie taka marynarkowa sukienka. A, nie! O! O! To o niej myślałam, kiedy przymierzałam tą z kokardą, bo wiedziałam, że jeszcze podobną zamówiłam. O! Jak widzicie, tutaj też jest taki długi pasek. Zobaczymy, co z tymi ramionami, bo w sumie, czy to miało być tak, czy bardziej tak, chyba tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i ten biust. Ciekawe, czy to będzie dobre. Ta sukienka wydaje się naprawdę bardzo, bardzo ładna. Bardzo podoba mi się połączenie właśnie tych cekinów tutaj z tym dłuższym paskiem, natomiast ten pasek, on dobre 20 cm ciągnie się po ziemi i to już nie wygląda za ładnie, więc go by trzeba było o te dobre 20 cm skrócić. Więc dla osób, które są jeszcze wyższe w sumie, pasuje to, ale z drugiej strony tutaj będzie za krótkie, więc nie wiem, czemu to ma tak się po prostu ciągnąć po ziemi. Natomiast jak widzicie, ja tutaj się nie dopięłam ze względu na to, że zapięcie tej sukienki wymagałoby co najmniej 30 minut, ze względu na to, że ona jest cała cekinowa i w momencie, w którym próbuje się ten zamek zapiąć, czy on mi pomagał, to wszystkie cekiny włażą do tego zamku i po prostu zapięcie tej sukienki wymagałoby dosłownie 30 minut, więc stwierdziłam, że dobra, to nie zapinajmy, to po prostu podtrzymam. Rękawki, powiedziałabym takie średnie, bo jeśli podciągnę ten rękawek tutaj wyżej, to tutaj rękawek będzie już za krótki. Natomiast teraz, jak jest ok ten rękawek, to czuję, że tutaj to jest za nisko. Więc sukienka ładna i bardzo mi się podoba ten krój, natomiast trochę niedopracowana. Właśnie przez ten zamek, przez to, że te cekiny tam strasznie wchodzą, przez te rękawki, no i ta góra. Ja mam wrażenie, że o, to powinno być na takim poziomie. O, ale w momencie, w którym jest na takim poziomie, to ten biust już wypada trochę ponad biustem i rękawki robią się już o wiele za krótkie, więc no niestety, ale sukienka troszkę nie wypadła. Było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, jeśli chodzi o sukienki z Shayna versus mały biust, no to Shayna trochę wypada słabiutko. Zamówiłam też te sukienki takie jednak w większości eleganckie, więc może przy sukienkach bardziej codziennych wypadałoby to dużo lepiej, więc jeszcze w przyszłości sprawdzę. Możecie w komentarzach dać znać, którą z sieciówek mam przetestować w następnej kolejności, jeśli chodzi właśnie o sukienki i mały biust, bo jak widzicie, ja ten biust mam bardzo mały, mi to nie przeszkadza, chyba że chodzi właśnie o dobór ubrań, bo wtedy ten mały biust jednak daje się trochę we znaki i trzeba konkretny typ ubrania wybierać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich filmików, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!